Dawaj, Piotrek! Piotrek! Spotykamy się na basenie w Pieszycach. Historia, basen, historia Pieszyc. I po raz czwarty, czwarta edycja zawody pływackie dla amatorów, dla dzieci, skierowane szczególnie dla dzieci, dla mieszkańców Pieszyc, okolicznych miejscowości. Tradycyjnie pogoda też nam nie dopisuje, ale mamy już tutaj około 40 zawodników i myślę, że impreza będzie fajna. Mamy 5 kategorii wiekowych, co 2 latka dzieci i dla dorosłych też otworzyliśmy furteczkę, zrobiliśmy kategorię plus 40 lat. I dodatkowo wprowadziliśmy kategorię już dla takich poważniejszych zawodników, którzy pływają 200 metrów stylem dowolnym, także to taki dłuższy dystans jest ukłon dla nich. Muszę powiedzieć, że jeszcze nie to. Moim zdaniem troszkę za mało się tutaj pływa, no ale taka jest tradycja w Pieszycach. Na tym basenie przeważnie tak jest, że jak nie ma pogody, starczy, że nie ma słońca, to już ludzie nie przychodzą na basen, już szukają innych zajęć. A ja myślę, że powolutku powinno się wprowadzać właśnie pływanie, stąd inicjatywa pani burmistrz, że od tego roku funkcjonuje tor pływacki na basenie tutaj 50-metrowym. Jest to jedyny tor pływacki z prawdziwego zdarzenia, gdzie można bezpiecznie popływać na wodach nieodkryty. Na jeziorze jest trochę strach popływać, bo głęboko, wiadomo, odległość. A tutaj piękny tor pływacki specjalnie dla pływaków, którzy będą mogli doskonalić, uczyć się pływać na tym torze. Tutaj mam taką własną apel, taką prośbę do mieszkańców Pieszyc, do tych dzieci malutkich. Ja się tutaj wychowałem, ja na tym basenie pływałem pieskiem, a potem no, zaczęło się u mnie wielki sport. I to zaczęło się tak nietypowo, to jak w filmach Alfreda Hitchcocka, od trzęsienia ziemi. To znaczy, u mnie było to rekord świata w pływaniu na dystansie 600 km w sztafecie. A potem kariera sportowca w triatlonie, gdzie reprezentowałem Polskę na Mistrzostwach Europy z sukcesami. I myślę, że to jest przykład na to, że zwykły, szary człowiek, mieszkaniec Pieszyc, który zaczynał tutaj się uczyć pływać właśnie na tym basenie jako dzieciak, coś osiągnął i da się tutaj coś zrobić. I Wydziałowi Promocji Miasta poszedł marketing, poszła reklama. No niestety są tutaj w okolicy tylko 2 baseny kryte, a to powoduje, że pływacy przychodzą na basen i startują w zawodach, bo ci ludzie, którzy amatorsko pływają, no nie ukrywam, że jak troszkę stylowo nie pływa ładnie, to on już się wstydzi przyjść startować w zawodach. On będzie pływał, ale w zawodach już się boi wystartować. A zupełny błąd. Traktujemy to jako zabawa i jak powiedziałem, właśnie to jest zachęta dla dzieci. Wydział Promocji Sportu z Urzędu Miasta naprawdę zrobił to z tego fajną, ciekawą imprezę. Są nagrody, są dyplomy, także że myślę, że każde dziecko coś dostanie. No, zaczyna się sezon. Jeszcze raz, proszę Państwa, mamy wspaniały tor tutaj dla pływających. Przyjeżdżajcie tutaj, znakomita okazja, bezpiecznie pod okiem ratownika pływać sobie na długich dystansach.